Siemaneczko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Robloxa na moim kanale. Kontynuujemy sobie naszą serię, w której czekamy na święta. Mamy dzisiaj już 23 grudnia, co oznacza, że jutro jest już 24 grudnia. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w grę, w której będziemy musieli ocalić święta, więc domyślam się, że Mikołaj będzie miał kłopoty i będziemy musieli mu w czymś pomóc. Przekonajmy się teraz, co dokładnie spowodowało, że święta są zagrożone. Klikam Join Story i niech tutaj renifery świętego Mikołaja zabiorą mnie do niego. Jesteśmy teraz w małym miasteczku i co my musimy tutaj robić? Wow, zobaczcie jak tutaj pada. Zobaczcie, ile śniegu tutaj jest. Czy powinniśmy zbudować bałwana? Nie, powinniśmy zrobić aniołki. Nie, powinniśmy zrobić bitwę na śnieżki. Tak, bitwa na śnieżki. Dobra, teraz tutaj bitwa na śnieżki, rozumiem, tutaj się rozpoczęła. Robimy sobie tutaj szybko jakieś śnieżki i atakujemy. Chodźcie dzieci, to czas iść do środka i ogrzać się. Macie jedną minutę. No, teraz musimy wrócić do środka, żeby się ogrzać. Mama nas tutaj już zawołała do domu. Dobra, wchodzimy do środka i teraz tutaj chyba po schodach musimy iść do góry. Teraz nas tutaj tata poprosił, żebyśmy zanieśli mleko i ciastka świętemu Mikołajowi. Okej, za chwilę wracam. Świetnie, teraz połóż je tutaj na stole obok kominka. Świetnie, a teraz wracacie do łóżka, żeby Mikołaj mógł zjeść swoje ciasteczka i wybić swoje mleko. Okej, mama nam teraz tutaj dała minutę na położenie się w łóżku, więc ja to od razu do łóżka wchodzę. Wydaje mi się, że jak będziemy spali, no to pewnie przyjdzie Mikołaj. Może uda nam się go spotkać. Dobrej nocy, słodkich snów. Czy wszyscy to słyszeli? Ja słyszałam, to brzmiało tak jakby coś spadło. Może w domu jest jakiś obcy? A może to Mikołaj? Na pewno ma teraz ciastka i mleko, które mu daliśmy. Zejdźmy po schodach i zobaczmy, czy go spotkamy. Dobra, musimy teraz tutaj zapalić światło w pokoju. Musimy znaleźć włącznik światła i zapalić światło. Okej, dobra, ktoś znalazł włącznik i wyłączył światło. To Mikołaj, mówiłem wam! O nie! Coś stało się Mikołajowi, czy wszystko w porządku? Nie, wydaje mi się, że nie, jestem już za stary na tę pracę, chyba złamałem nogę. Mikołaju, co możemy zrobić, żeby ci pomóc? Wydaje mi się, że nie mogę już tutaj kontynuować rozdawania prezentów, będziecie musieli mi w tym pomóc. Masz na myśli to, że będziemy musieli pomóc dostarczyć prezenty w naszym mieście? Tak, znajdźcie moje sanie, które znajdują się gdzieś w lesie, do sani poprowadzą was prezenty. Chodźmy znaleźć Rudolfa. I teraz musimy znaleźć Rudolfa, okej. Pójdźcie. To musi być ta droga, o której mówił Mikołaj. Są tutaj prezenty. Idziemy teraz tutaj, gdzie są te prezenty. No i zobaczymy, czy doprowadzą nas one do Rudolfa. Sanie muszą być gdzieś tutaj. Wydaje mi się, że jesteśmy już bardzo blisko. Pójdźcie, to sanie. Proszę, pomóżcie. Gdzie jest Mikołaj? Naprawdę długo go już nie ma. Zdarzył się mały wypadek i Mikołaj poprosił nas, abyśmy ocalili święta. Okej, w porządku. Dziękuję, że nam pomagacie. Musimy znaleźć Rudolfa, który gdzieś zaginął, szukając jedzenia. Ostatni raz widziałem go, kiedy kierował się w stronę zamarzniętego jeziora. Musimy być ostrożni przechodząc przez to jezioro. Powinniśmy również zebrać jakieś drewno. Teraz musimy z tego co widzę znaleźć tutaj drewno. Okej, znaleźliśmy je, dobra, super. Pójdźcie, teraz możemy dostać się do Rudolfa w jaskini. Lecimy tutaj do tej jaskini, w której jest Rudolf. Są tutaj już deski drewniane, więc na spokojnie się do niego tutaj dostaniemy. I co tutaj Rudolf nam powie? Dziękuję, że mnie ocaliliście. Zostałbym tutaj na zawsze, gdyby nie wy. Nie ma sprawy, Rudolf. Uważaj, kiedy będziesz wracał, żeby nie spaść. Nie wiem, na ile silne jest to drewno. Nie martw się, potrafię latać. Nic mi się nie stanie. Ale wy uważajcie, bo to wygląda naprawdę groźnie. Czy siądźcie teraz na sanie świętego Mikołaja, albo usiądźcie na którymś z reniferów. Czy wszyscy są gotowi? A więc lecimy! To naprawdę niesamowite. Nie mogę uwierzyć to, że teraz lecę saniami świętego Mikołaja. Jesteśmy teraz już w jakimś miasteczku i tutaj już mi się wydaje, że będziemy musieli tutaj dostarczyć jakimś dzieciom prezenty. To było naprawdę świetne. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście podczas tej trasy. Czy teraz możecie dostarczać prezenty dzieciom z niebieskiego domu? Oczywiście, chodźcie, idziemy. Dobra, wchodzimy przez komin. Musimy położyć prezenty pod choinką. Słuchajcie, uważajcie, nie możemy dotknąć podłogi. Inaczej być może zostaniemy złapani przez rodziców. Starajmy się chodzić po tej podłodze, która zrobiona jest z ciemniejszego drewna. Dobra, umieszczamy prezenty pod choinką. I co teraz będziemy musieli zrobić, jak już te prezenty umieściliśmy? Okej, dobra, to ja tutaj jeszcze teraz dałem prezent do skarpetki. Okej, wychodzimy. I udało nam się dostarczyć pierwsze prezenty. Pierwsze prezenty zostały dostarczone. Teraz pewnie będziemy musieli dostarczyć kolejne prezenty. Wydaje mi się, że teraz będziemy musieli pójść do tego zielonego domu. Uważajcie, kiedy będziecie przechodzić przez ulicę. Znowu wspinamy się tutaj po rynnie i wchodzimy przez komin do domu. Mamy kolejne prezenty do dostarczenia. Umieśćmy prezenty pod choinką. Wydaje mi się, że tym razem nikogo nie powinniśmy obudzić. Jest tutaj naprawdę miękki dywan. Dobra, kładziemy prezenty pod choinką. Okej, teraz musimy położyć prezent jeszcze w
petce dzieci. O nie, dobra, jakiś rodzi, trzeba uciekać. Dobra, uciekamy. Rodzic nas tutaj goni, nie możemy dać się złapać. Dobra robota, a teraz wracajmy do warsztatu świętego Mikołaja. Na szczęście udało nam się tutaj do tej skarpetki włożyć prezent i nie dać się złapać. Nie mogę uwierzyć to, że jesteśmy w warsztacie świętego Mikołaja. Chodźmy do środka tego tunelu. Dobra, idziemy teraz tutaj do środka tego tunelu. I jesteśmy w warsztacie świętego Mikołaja. Cześć, witajcie w warsztacie świętego Mikołaja. Słyszałem, że jesteście tutaj, żeby pomóc ocalić święta. Czy z Mikołajem wszystko w porządku? Nie martw się, z Mikołajem wszystko w porządku. Wysłaliśmy do niego elfa medyka, który mu pomoże. Potrzebujemy pomocy w pakowaniu prezentów do sań. Czy pomożecie nam? Tak, nie ma problemu, pomożemy wam. Świetnie, weźcie teraz prezenty, które są w pokoju i zacznijcie pakować je do sań. Dajemy teraz tutaj te prezenty wszystkie tutaj do środka. Nie możemy pominąć ani jednego prezentu, żeby wszystkie dzieci mogły swoje prezenty dostać. Dobra, ostatnie kilka prezentów i wszystkie prezenty będą spakowane. Dziękuję za pomoc. A teraz możecie wrócić do stań i możecie dostarczać kolejne prezenty, aby ocalić święta. Lećmy teraz do ostatniego domu. Lecimy teraz dostarczyć już ostatnie prezenty. Połóżmy prezenty pod choinką. Musimy teraz umieścić te prezenty w odpowiednim miejscu, pod odpowiednim choinką. Teraz tego co widzę, są trzy kolory prezentów. Zielony, czerwony i niebieski. Teraz akurat tutaj mam niebieski prezent. Zrobiliśmy to. Wracajmy teraz szybko do domu, zanim zejdzie słońce. No i udało nam się, moi drodzy. To był ostatni dom. Udało nam się ocalić święta. Dostarczyliśmy wszystkim prezenty. Wszystkie osoby, którym Mikołaj nie zdążył dostarczyć prezentów, udało nam się dostarczyć. Szybko, wygląda na to, że słońce już schodzi. Wracajmy szybko do domu, zanim rodzice zobaczą, że nas nie ma. Chodźmy sprawdzić, czy z Mikołajem wszystko w porządku. Ho, ho, ho! Czuję się już o wiele lepiej. Elf Medic bardzo mi pomógł. Bardzo wam dziękuję, że pomogliście ocalić mi święta. To odznaka i prezent dla ciebie. Również dzięki temu, że dostarczyłeś jako pierwszy prezent do skarpetki, otrzymujesz ode mnie złoty prezent. Wesołych świąt! Udało się, moi drodzy, ocaliliśmy święta, pomogliśmy Mikołajowi. Mikołaj czuje się już też o wiele lepiej. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo lecimy po 4000 subskrypcji. Trzymajcie się i do zobaczenia już jutro w ostatnim filmie z serii, w której czekamy na święta.